Witam w kolejnej odsłonie Microsoft Flight Simulator. W tym odcinku, jak można się domyśleć, wybraliśmy się nad wodę, ale nie na ryby, tylko żeby polatać wodno z samolotami. I tak, w tej chwili widzicie tutaj jeden z wodno-samolotów dostępnych w tym symulatorze. Jest to The Havilland Beaver, czyli po polsku mówiąc bóbr. No jak widać, jest to wodno-samolot, bo zamiast kół ma pływaki. Oprócz właśnie tutaj tego wodno-samolotu mamy też drugi wodno-samolot. Jest to Gourmand Goose, czyli gęś. I tutaj gęś wygląda nam tak. Tu z kolei widzimy, że tutaj jakby samolot opiera się na wodzie całym kadłubem, czyli jest to inaczej też mówiąc łódź latająca. I oprócz tego ma jeszcze wysuwane podwozie, czyli też można powiedzieć, że jest to amfibia, czyli potrafi też zarówno startować, lądować na lądzie, jak i na wodzie. No i tutaj ten samolot ma jeszcze dodatkowo pływaki na skrzydłach. One są w tej chwili podniesione, dlatego też jak widać ten samolot dostał duży przechył na skrzydło, ale można to naprawić i powinno się wręcz tutaj te właśnie pływaki obniżyć. Tak, także widzimy teraz, że te pływaki się tutaj obniżają i no, samolot jest teraz bardziej stateczny na wodzie. I tak powinno się tutaj tego samolotu na wodzie używać, że te pływaki powinny być w dole, inaczej możemy się przewrócić, może dojść do katastrofy. Jeżeli byśmy chcieli tutaj pływać tym samolotem z podniesionymi tymi pływakami. Ale dobrze, wróćmy do bobra. Tu jest nasz bober. I wracając do bobra, tak, mamy pływaki specjalnie wyprofilowane tak, żeby właśnie poruszać się na wodzie. I tu też z tyłu widzimy ważną część tych pływaków, czyli jest to płetwa sterowa. Są dwie płetwy sterowe na każdym pływaku i oczywiście to jest sprzęgnięte też z orczykiem. Jak widzimy, jak wychylam też ster kierunku na stateczniku pionowym, to widzimy też, że w odpowiednią też tą samą stronę wychylają mi się te płetwy sterowe, czy to w prawo, czy w lewo. Kolejną jakby opcją tych płetw jest to, że można je sobie opuścić. Wtedy działają jeszcze bardziej efektywniej, w zakrętach oczywiście nam pomagają. Jeżeli ja teraz tak będziemy używali tutaj orczyka i wychylali w lewo lub w prawo ster wysokości, tak samo też i te płetwy sterowe, no to będziemy łatwiej wchodzili w zakręty. No oczywiście poruszając się, tak, kiedy teraz stoję w miejscu, to nie ma żadnego efektu. Muszę się poruszać i też trzeba uważać, żeby nie poruszać się zbyt szybko, bo wejście w zakręt z opuszczoną płetwą grozi po prostu wywrotką. I także tak patrząc z kabiny, te płetwy tak teraz są opuszczone. Żeby je podnieść, to musimy zaciągnąć tutaj tą linkę. Teraz płetwy są podniesione i w tej chwili są opuszczone. Dobrze, ja je podniosę na razie. Tak, także są podniesione. No i co tu jest jeszcze istotne, jeżeli chodzi o wodno samoloty? To oczywiście ustalenie, skąd wieje wiatr, dlatego że zawsze powinniśmy startować i lądować z wiatrem, więc zanim wystartujemy, czy też będziemy lądować, musimy się upewnić, jaki jest kierunek wiatru. W prawdziwym życiu możemy to zrobić może łatwiej, na kilka sposobów. Możemy obserwować, skąd wieje wiatr, jak się poprzez obserwację fal na wodzie, poprzez obserwację na przykład ruchu drzew. No tutaj takiej opcji ten symulator nie oddaje, chociaż może w przyszłym symulatorze, który nadchodzi pod koniec 2020 roku, możliwe, że już wiatr będzie oddawał fale, kierunek też fal na wodzie. Przynajmniej można było część tego zobaczyć, jak to wygląda, kiedy siła wiatru ma wpływ na wielkość fal. Nie wiem, czy też kierunek będzie uwzględniany, to zobaczymy sobie, jak ten symulator zostanie wydany. Ale wracając tutaj, co możemy zrobić tutaj w tym symulatorze? No, pierwsza rzecz to czasami jest to, że bazy dla wodno-samolotów mają rękawy pokazujące siłę i kierunek wiatru. Są to specjalne, po prostu czerwone rękawy na takim piku. Tutaj nie mam żadnej bazy wodno-samolotów, dlatego nie mam też rękawa. Druga opcja jest taka, że możemy odsłuchać w radiu komunikatów pogodowych jak ATIS czy AVOS. Tutaj, no, mimo że jest to lądowisko dla wodno-samolotów, ale też nie oddaje takiej możliwości.
Więc pozostają nam dwie możliwości. Możemy sobie użyć skrótu klawiszowego Shift plus Z i po prostu zobaczymy sobie tutaj, skąd wieje wiatr. Wiatr wieje z kierunku 338. Jego siła to w tej chwili 0 węzłów, więc wiatr praktycznie nie istnieje. Ewentualnie może mieć jakieś leciutkie podmuchy. I kolejna opcja to jest po prostu odczekać. Czyli po prostu, jeżeli poczekamy, to samolot nam sam skieruje nos dokładnie pod wiatr. I ja to teraz zrobię. Ustawmy sobie w pogodzie ręcznie siłę wiatru oraz kierunek. Tak, tu widać moją pozycję w tej chwili, więc ja dam sobie taki wiatr boczny przed tej strony na, niech będzie 285. I damy sobie siłę wiatru, tak, dosyć duży, silny wiatr, 24 węzły. Okay. No i teraz zobaczymy, że mój samolot zacznie się sam obracać w lewo, czyli z tej strony, w której wieje wiatr. 257 w tej chwili mamy, tak, 24 węzły. Jeżeli zobaczymy sobie w kabinie, tak, zobaczymy, że busola się obraca właśnie tutaj w lewo. Nasz kurs będzie się zmniejszał. Możemy przyspieszyć czas, jeżeli nie chce nam się zbyt dużo czekać. Tak, to widać, że właśnie no, po prostu się obracam. Obracam się w lewo. Dla zwiększenia tego efektu obracania się w lewo mogę jeszcze wychylić orczyk w lewo. Tak, żeby powstał tu jeszcze większy żagiel na stateczniku pionowym. I jeszcze mocniej mnie będzie obracać. Oczywiście przy bardzo silnych wiatrach należy uważać. Wtedy możemy też się przewrócić i może lepiej tutaj tego steru w kierunku nie wychylać. No także kiedy odczekamy, oczywiście no ja tutaj mocno przyspieszyłem czas, bo to czekanie czasami bywa dosyć długie. No to po prostu samolot sam się tutaj obróci. Już jestem prawie, mam teraz 270 stopni. Także w ten sposób możemy po prostu sobie odczekając ustawić samolot nos pod wiatr. No oczywiście lądując trzeba ustalić ten wiatr w inny sposób, tak, nie możemy sobie odczekać na wodzie, bo jesteśmy w powietrzu. Tak, tutaj musimy już skorzystać z innych opcji, chociażby włączyć sobie Shift Z i podejrzeć tutaj kierunek wiatru. No jeszcze co do wiatru, jest bardzo ważna zasada, która dotyczy się głównie przy silnych wiatrach, ponieważ przy silnych bardzo wiatrach może nas po prostu zmieść na bok i musimy odpowiednio utrzymywać wolant wychylony. No i tutaj zasada co do właśnie utrzymywania wolantu jest taka, że jeżeli wieje, ja jeszcze może stawię tutaj widok, żebyśmy widzieli wolant, ok, i orczyk. No i po prostu zasada jest taka, że jeżeli wiatr wieje z przodu, to pierwsza zasada jest taka, że wolant do siebie. Jeżeli teraz wieje z przodu, ale z prawej, to na prawo wolant. Jeżeli z przodu i z lewej, to na lewo wolant. Jeżeli wieje nam wiatr z tyłu, jest bardzo silny, to robimy na odwrót. Wolant dajemy od siebie. Jeżeli wiatr wieje z prawej, to my dajemy w lewo. A jeżeli wiatr jest z lewej, podajemy w prawo. Tak, tak jest na tylnej połówce jakby. No i oczywiście robimy to po to, żeby samolot nam się nie przychylił w lewo czy w prawo i się nie przewrócił. Tak samo, żeby się nie przewracał do przodu czy do tyłu. Zwłaszcza kiedy jesteśmy, no kiedy płyniemy, to jeżeli zahaczymy tutaj przednią częścią pływaków o wodę, to po prostu dojdzie do kapotażu, możemy się przewrócić, no zrobić koziołka. Możemy to zobaczyć. Mogę tutaj ustawić właśnie silny wiatr boczny. Zobaczymy, czy to przetrwam. Damy tutaj siłę, bardzo silny wiatr i zrobimy sobie tutaj taki wiatr boczny. No i teraz powinienem tak od razu trzymać ster w lewo, wolant w lewo, tak żeby właśnie przeciwdziałać wiatrowi i do siebie. Ja może na początku tego nie zrobię, zobaczymy, czy dojdzie do katastrofy. Może dojść, zobaczymy, jak ten wiatr tutaj będzie oddziaływał na samolot. No widzimy, jak go mocno przechyla, ja już może jednak zareaguję. Tak, jeżeli nie będę reagował, widzimy, że mocno mnie przechyla i może mnie po prostu przewrócić. Także dajemy wolant w lewo, bo z lewej wieje wiatr i powinniśmy jeszcze dać do siebie. Także widzimy, że podnoszą nam się tutaj
podnosi nam się nos samolotu, a tym samym pływaki nie będą zahaczać o wodę. Teraz jest to mniej istotne, bo stoję w miejscu, ale jakbym pływał, byłoby to bardzo istotne, bo mógłbym zrobić kapotaż. I tak, tutaj przy staniu w miejscu dużo ważniejsze jest, żeby trzymać lotki, bo one tutaj powodują, że samolot jest wypoziomowany prawidłowo, nie odchyla mnie, tak jak teraz, tak odchyla mnie na prawą stronę. No jak widzimy też, tak, jest silny wiatr i samolot mi też tutaj automatycznie ustawia się nosem w stronę wiatru, czyli ustawiam się pod wiatr automatycznie. Okej. Dobrze, wejdźmy w pogodę i stawmy sobie wiatr z powrotem. Tak, tutaj boczny w tę stronę. Może już nie tak silny, żebyśmy się nie przewrócili. No i teraz widać, że wychyla mnie trochę w lewo. Tak, także takie są zasady, jeżeli chodzi o utrzymywanie sterów. Przyspieszę czas, żeby mi się samolot szybciej obrócił pod wiatr. Tak, także też fajnie widać, jak się przekręcam. No gdzieś tak po prostu dlatego, że wiatr uderza tutaj w konstrukcję samolotu, teraz z prawej strony uderza w ten statecznik i tak ogon się jest odchylany tu w lewo, a nos samolotu w prawo, przez to widać, że się właśnie przekręcam w prawo. Prosta sprawa. No i tak, jeżeli chodzi o poruszanie się po wodzie, mamy tutaj jakby kilka takich technik poruszania się też po wodzie. Zanim wystartujemy i wzniesiemy się w powietrze, często trzeba wypłynąć z doku. Trzeba właśnie tutaj ostrożnie manewrować. Dlatego też stosujemy taką technikę pierwszą, taką najwolniejszą, to jest pływanie wypornościowe. Tylko ja może sobie najpierw jeszcze zmienię siłę wiatru. Damy sobie taki słaby wietrzyk, 8 węzłów. Tak, pływanie wypornościowe, czyli właśnie jak mówiłem, używamy je przy takich manewrach ostrożnych, delikatnych, gdzie musimy gdzieś dopłynąć do doku, czy wypłynąć, albo jest duży ruch, czy też łodzi, czy innych wodno-samolotów, no to właśnie poruszamy się wypornościowo, czyli po pierwsze to musimy też płetwy tutaj te opuścić w dół, żebyśmy mogli tutaj łatwiej wchodzić w zakręty, manewrować samolotem. No i dodajemy trochę tutaj gazu na przepustnicy, żeby właśnie lekko, bo lekko, ale się poruszać z małą prędkością. I tak, widać, mogę teraz sobie wchodzić w zakręty i tym samolotem sobie powoli manewrować. Tutaj też możemy zauważyć, że samolot ma lepszą tendencję do zakręcania w lewą stronę, jako że działa ten efekt śmigła, gdzie śmigło mi się obraca w prawą stronę i tak jak w każdym innym samolocie też jest ten efekt, czy to podczas lotu właśnie widzimy, że jest tendencja do zakręcania w prawo. Tak samo jest właśnie tutaj przy poruszaniu się na wodzie. I czasami jest tak, że ciężko jest wyjść z zakrętu, zwłaszcza przy dużym wietrze, po prostu wejść w zakręt i jakby zmusić samolot, żeby zmienił kurs, czyli wejść w zakręt, no wtedy po prostu trzeba przyspieszyć. Wtedy wchodzimy w kolejną taką technikę tutaj poruszania się po wodzie. Jest to oranie. No, wygląda to po prostu tak, jakby pług orał ziemię i tak pływaki orają jakby powierzchnię wody. Tutaj ten symulator może tak tego mocno nie oddaje, ale tak samo mamy pływaki w dole, żebyśmy mogli łatwiej wchodzić w zakręty. I tutaj delikatnie skręcamy
Też musimy uważać, żeby się nie przewrócić. No i tutaj też możemy zauważyć taką tendencję, że jeżeli chcemy zakręcić w prawo czy w lewo, to samolot no, ma tendencję do uciekania w drugą stronę. Nie wiem, czy to będzie widać. Dlatego też wtedy tak po prostu siła bezwładności powoduje, że jeżeli chcemy skręcić w prawo, to samolot nam zaraz odbije w lewo i możemy to jakby wykorzystać, bo możemy właśnie dzięki temu skręcić w prawo, a później odbić w lewo, czyli skręcić na kierunek, w którym chcemy skręcić. I tą technikę możemy tutaj wykorzystać właśnie przy pływaniu metodą orania. No i kolejna metoda to jest pływanie ślizgiem. Tutaj przy ślizgu ważne już jest, żeby podnieść pływaki, bo tutaj będziemy poruszać się z jeszcze większymi prędkościami. No i po prostu przyspieszając, tak, dajemy już też, ważne jest, żeby dać też wolant na siebie, żeby nie uderzyć tutaj pływakami o wodę i nie zrobić kapotażu. Więc wolant na siebie. No i przyspieszając zaczynamy, tak powodujemy to, że samolot się lekko zaczyna unosić, tak to pływaki się podnoszą, bardziej nad wodą są i samolot zaczyna się po prostu ślizgać. Jeżeli już mamy wystarczającą prędkość, możemy jakby puścić wolant do pozycji neutralnej, no i samolot po prostu powinien się tutaj ślizgać. Tak, ledwo być tutaj na styku z tymi tutaj pływakami. No i tutaj możemy wchodzić w zakręt oczywiście też, tylko musimy bardzo uważać, nie robić ostrych zakrętów i gwałtownych ruchów, dlatego że też właśnie siła środkowa może nas tutaj no, przewrócić po prostu. I tym bardziej jest to ważne, jeżeli zakręcamy, gdy mamy wiatr w plecy, ponieważ siła odśrodkowa zostanie jeszcze zwiększona siłą wiatru i po prostu mamy no, wywrotkę gwarantowaną. Jeżeli będziemy zakręcali, gdy jesteśmy pod wiatr, to przynajmniej ten wiatr będzie jeszcze trochę kompensował tą siłę odśrodkową, więc jest to trochę bezpieczniej. No i teraz już dosyć blisko nam do tego, żebyśmy sobie wystartowali, czyli dając po prostu pełny ciąg, samolot bez problemu już tak uniesie się nad wodę. Tak, i jesteśmy w powietrzu. Jeżeli chcemy lądować, właśnie też ważna sprawa, o, lądujemy jakby na tylną część pływaków, nie na przednią, bo jeżeli zaryjemy przodem, to po prostu też doprowadzimy do tego, że jakby przednia część pływaków zahaczy i będzie kapotaż, tak? Przekoziołkujemy się. Że ja teraz zwolnię lot i spróbujemy wylądować. Zobaczymy, jak to powinno wyglądać z boku. Okay, czyli na siebie teraz wolant i tylnymi pływakami siadamy na wodzie i cały czas teraz trzymamy do siebie, żeby właśnie nie zahaczyć tutaj pływakami wody z przodu. No i też podczas właśnie lądowania warto może nie patrzeć na wodę, tylko warto patrzeć na linię brzegową, czy jesteśmy właśnie odpowiednio nisko, dlatego że patrząc na wodę nie zawsze możemy mieć dobrą orientację dystansu do wody. Warto wtedy właśnie patrzeć na linię brzegową, czy jesteśmy odpowiednio nisko i no i wtedy po prostu usiąść. I jeszcze kolejna technika tutaj poruszania się po wodzie to jest żeglowanie. Żeby żeglować, musimy mieć dosyć silny wiatr. Ja dlatego też sobie wejdę w pogodę znowuż i ustawię. Tak, ustawię sobie wiatr czołowy i
Stawię sobie go bardzo silny. No i żeglowanie polega na tym, że wiatr, tak, raz, że po prostu samolot zawsze, jak już wiemy, ustawi się nam pod wiatr. No i wiatr taki może nas po prostu spychać w tył. I w ten sposób możemy sobie żeglować do tyłu. Możemy to na przykład wykorzystać, żeby sobie gdzieś precyzyjnie dopłynąć do jakiegoś doku, na przykład tyłem. Teraz jak widać, no wiatr mnie jeszcze nie spycha, żeby do tego doszło. Trzeba po prostu wysunąć klapy, najlepiej maksymalnie. Wtedy zrobimy sobie dodatkowe żagle. O, już widzimy, że tak, wiatr spycha mnie do tyłu. Widzimy właśnie po falach, jakie powstają, że tak, jestem odpychany do tyłu. No i tu oczywiście możemy też sobie skręcać, wchodzić w zakręty, tak sobie żeglując. Ja teraz na przykład wejdę sobie zakręt w lewo, czyli chodzi o to, że ogon samolotu zacznie skręcać w lewo. Żeby to zrobić, musimy mieć tak, raz, że pływaki podniesione w górę. Ja mam podniesione w górę, ok. I robimy tak, że depczemy prawy orczyk i wolant w lewo, żeby też ustabilizować się. I widzimy, że sobie zakręcam w lewą stronę, czyli nos kieruje się w prawo. No, silne podmuchy wiatru, tak. No i oczywiście przeciwną stronę, czyli lewy orczyk depcze i wolant w prawą stronę. Ojojoj. Tak, silny wiatr, więc musiałem tutaj reagować. Trzeba właśnie uważać, żeby tutaj się nie przewrócić. Tak, czyli jeszcze raz, zakręcając w prawo, tak, lewy orczyk i wolant w prawo. I zakręcam w prawo. I znowu mnie trochę tutaj przechyla, ok. No jest to dosyć niebezpieczne, tutaj przy silnych wiatrach, tak, możemy zostać zdmuchnięci, jak widać. Trzeba uważać. Dobrze, to tyle myślę, jeżeli chodzi o wodno-samoloty. Wiemy tu mniej więcej, jak się poruszać, jak startować, jak lądować, jak żeglować nawet. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć wam.